Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczany, ten lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwiernie otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział za zapadem: Powiadam wam, jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zaczyna ci wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam, Ojca i życie swoje kładę za owce. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać jej, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca mojego. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów i wielu z nich mówiło, demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona, gdyż czyż demon może otwierać ślepym oczy? Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni przy świątku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie, odpowiedział im Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie, dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie, lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście zowiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i znają je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu nas nosili kamienie, aby kamienować go. Odrzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będą człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus, czy w zakonie waszym nie jest napisane ja rzekłem bogami jesteście? Jeśli nazwa bogami tych, których doszło Słowo Boże, a pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, Abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest ojciec, a ja w ojcu. Wtedy znowu starali się go pojmać, lecz on uszedł ich ręki i znowu odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił, i tam pozostał. A wielu do niego przychodziło i mówiło: Jan, wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą, i wielu tam uwierzyło w niego. Znana historia, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus tutaj powiedział, dwa razy podkreślając, że to jest prawda, że kto wchodzi inaczej do owcza niż przez drzwi, ten jest złodziejem i zbójcą. Pan Jezus mówi tutaj wyraźnie, że ci, którzy są od Boga, mówią jawnie. Nigdy nie działają za plecami, nigdzie nie działają w sposób podstępny i skryty. Ale to, co mówią, nie wstydzą się tego, ponieważ jest to prawdziwe. Tylko właśnie ludzie, którzy są fałszywi, którzy nie mają Bożego charakteru, właśnie tak postępują. I Izrael dostąpił właśnie takiej sytuacji, gdzie byli prorocy, którzy mówili jawnie, cierpieli za to, nie lubiano ich, kamienowano, przeżynano piło, wypędzano z kraju. Dlaczego? Bo Słowo Boże nie miało do nich przystępu. Natomiast bardzo dobrze się mieli ci, którzy właściwie za nic nie odpowiadali, nic naprawdę nie robili, tylko siali ferment, ciągle gdzieś tam działając podstępnie, intrygi prowadząc i tym podobne rzeczy. I to jest bardzo ważne. Boże owce nie słuchają takich ludzi. Natomiast jeśli ktoś nie jest Bożą Owcą i nie rozróżnia głosu Pańskiego od głosu diabelskiego albo od diabelskich sług, no to niestety będzie dawał posłuch takim ludziom i takiemu przesłaniu. Dlatego państw mówi wyraźnie, że On przychodzi zawsze jawnie i nigdy nic pokryjomu nie mówi. Zwróćcie uwagę na to na przykład, jak apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w ten sposób. A to, co słyszałeś wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Prawdziwe jest tylko to, co jesteś w stanie powiedzieć publicznie i wziąć odpowiedzialność wobec wszystkich za swoje słowa. Natomiast to, co mówisz za plecami, to, co mówisz do cudzego ucha, w postaci różnych osądów, opinii itd., jest fałszywe i nieprawdziwe, ponieważ nie potrafiłbyś tego powiedzieć publicznie. Dlatego jest to mowa o tym, aby człowiek przykładał wagę do swoich słów, które wypowiada, ponieważ każdego bezużytecznego słowa człowiek zda sprawę przed Bogiem. I Pan tutaj pokazuje, jak wielka odpowiedzialność jest na tych, którzy występują w imieniu Boga i głoszą słowa Boże. Czy jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za słowa, które wypowiadasz? Jeśli tak, chwała Panu. Pismo Święte mówi, że kto wchodzi przez drzwi jest pasterzem owiec, czyli to jest mowa właśnie o tym, że do Trzody do owczarni wchodzi pasterz frontalnymi drzwiami. Nie ma powodu, aby w inny sposób skradać się, w jakiś sposób tajny wchodzić do zgromadzenia, czy też oddziaływać na owce. On wchodzi po prostu oficjalnie. Zwróćcie uwagę też, że kiedy mamy ciemność, a niestety była taka sytuacja, że to światło, które było w Starym Testamencie, to był tylko taki kaganek, brzdzilek, który tam. Oczywiście mówił o tym, że przyjdzie Mesjasz i to będzie ta prawdziwa światłość, która przyjdzie na świat. A więc co można widzieć w ciemnościach? Co można widzieć w ciemnościach? Niestety nie widać drzwi. Owce nie widzą drzwi, bo owczarnia jest zamknięta. I teraz, ale co, co słyszy trzoda, kiedy widzi, że ktoś podchodzi do drzwi? I tam jest powiedziane, że pierwszą rzeczą, jaką słyszymy, to słyszymy Boży głos. I to jest prawda, bo przecież my wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Więc rozpoznajemy głos naszego pasterza właśnie po sposobie, jak mówi i co mówi. Natomiast mamy też pewien rodzaj um, straży, to jest mowa tu o słudze. To duch święty otwiera nasze serca na głos Boga, na głos Pana Jezusa. To właśnie dwóch uczniów, który szło do Emaos, mówiło, czy nasze serce nie pałało, kiedy mówił do nas? I to jest bardzo ważne, jeśli ktoś ma społeczność z Panem Jezusem. I z nim przez Słowo Boże rozmawia i słyszy jego głos, to ten rozpozna, czy to, co jest mówione, pochodzi z człowieka, czy pochodzi od Boga. I to jest bardzo ważne, dlatego też jest dobrą rzeczą, kiedy, kiedy nasz wewnętrzny słuch, nie tylko ten fizyczny słuch, ale ten duchowy słuch, jest tak wrażliwy, że umiemy rozpoznać głos pasterza, Pana Jezusa Chrystusa. A przecież Duch Święty to On, Otwiera nasze serca. Następna rzecz bardzo ważna. Kiedy słyszymy głos, to Pan Jezus Chrystus, kiedy dochodzi do nas, kiedy przyjmujemy Jego słowo, bo tylko w ten sposób możemy rozróżnić dzisiaj naszego pasterza, to jest powiedziane, że on po imieniu woła owce swoje. Więc my, jako tutaj zgromadzeni ludzie, my wiemy, raz Pan mówi do jednego, raz do drugiego, ktoś powie, a to nie dla mnie, ale, ale inny raz powie, o, a to jest dokładnie do mnie. Prawda? I to jest bardzo ważne, czy ty, będąc na tym zgromadzeniu, czy ty również doświadczasz osobistego przeżycia obecności Boga. Czy Pan do ciebie też osobiście dotyka się i mówi. Jest to bardzo ważne, dlatego że mamy wtedy nie tylko wspólną, ale też i indywidualną, indywidualną społeczność z naszym Panem Bogiem. Pismo Święte mówi, że On wyprowadza swoje owce. I to jest bardzo ważne. Nie chodzi o to tutaj, żebyśmy tylko tu, tu w trzodzie, w owczarni, tak, w zborze pańskim, abyśmy tylko tutaj słyszeli Jego głos. Ale chodzi o to, abyśmy byli przez Pana prowadzeni, kiedy wyjdziemy stąd, aby to nasze życie było życiem prowadzonym przez Boga. Zobaczcie, list do Rzymian, ósmy rozdział, mówi tak. A tym, który... Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że bożymi dziećmi jesteśmy. To prawda. Dziecko Boże, które stało się Bożym Dzieckiem, ma głos, pasterza rozróżnia, ale ma też głos Ducha Świętego. Ten Duch Święty wskazuje mu na to, kim jest On w stosunku do Pana Boga, że jest Bożym Dzieckiem. Ale dalej jest mowa, że tych, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Synami to znaczy dojrzałymi chrześcijanami. Jeśli ty mówisz, że. Ty jesteś chrześcijaninem, który zna głos Boży, to ty za tym głosem Bożym idziesz. I to nie dzieje się tylko tu w Owczarni, ale dzieje się we wszystkich aspektach życia, bo ktoś może być: A, no ja to się buduję w Boże. No dobrze, fajnie, że się buduje w Boże, ale czy Ty doświadczasz też Bożego prowadzenia w swoim osobistym życiu, kiedy idziemy przez ten świat? Czy po prostu nie radzisz sobie w tym świecie, czy po prostu jesteś sam w tym świecie? Czy po prostu zmagasz się z tym światem, ale po prostu jesteś sam i jesteś znany na swoje własne siły? To jest pewien problem. Dlaczego? No bo albo trzeba odbudować naszą relację z Bogiem, aby Bóg cię mógł prowadzić, albo musisz się na nowo narodzić. No bo są dwie możliwości, prawda? Albo nie słuchasz, jesteś w jakimś w stanie, który nie pozwala ci na to, aby mógł, abyś mógł osobiście doświadczać Boga, albo po prostu nie posiadasz ducha świętego, bo to duch święty prowadzi nas przez życie. To on otwiera nasze serca na głos pasterza. Pismo święte mówi że w ten sposób, gdy swoje wszystkie wypuści, idzie przed nimi, więc to jest ta właśnie ta pielgrzymka. My się nie boimy tego świata, ani też chodzenia w tym świecie, dlatego że to Pan Jezus nas przeprowadza przez wszystkie trudności. I co jest ciekawe, jak jesteśmy bardziej osobami, które chodzą w duchu, mamy więcej przeciwności. Jeśli nie chodzimy w duchu, mamy ich mniej. Dlaczego? Bo nasza wiara nie jest w stanie wytrzymać wszystkich prób, które, przez które Bóg by nas chciał przeprowadzić. Czemu Pan Bóg nas przez próby chce przeprowadzić? No właśnie dlatego, aby nauczyć nas zwycięskiego życia, abyśmy się zahartowali, abyśmy umieli duchowo nie tylko żyć, ale i dla Pana staczać boje. A więc ten hart ducha jest bardzo potrzebny. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus e, wszedł w wody Jordanu, został ochrzczony i kiedy wyszedł i Duch Święty w postaci głębicy na Niego stąpił jako na człowieka Adama z Gnieba, to czytamy, że to jest mój Syn umiłowany. A co się stało chwilę później? A później od razu Duch Boży poprowadził Pana na pustynię, aby Go kusił diabeł, aby Bo przechodził przez próby i On cały czas przechodził przez wszystkie próby. Nie miał łatwo, ale zawsze zwyciężał. I to, czego nas Pan Bóg chce uczyć w tym świecie, to przechodzić zwycięsko przez wszystkie przeciwności życia. Aby wszystko płonęło, ale aby zawsze ostał się Chrystus, bo On nie, po, nie ginie pod wpływem doświadczeń tego świata. On się właśnie wtedy objawia. Dlatego Pismo Święte mówi: Czy nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w Was, chyba żeście próby nie przeszli? Jeśli budujemy na sobie, nie damy rady. Bo wtedy zdani jesteśmy tylko na swoje własne zamysły. Ale jeśli budujemy na Panu, Jezusie, Chrystusie, to Duch Boży nas prowadzi. Kiedy oczekujemy od niego prowadzenia, działania, swoje, jego obecności, mądrości itd., itd., to on przynosi nam gotowe rozwiązania. To jest niesamowite. Pismo Święte mówi i nazwał go cudowny doradca. No to jest coś fantastycznego, prawda? Jeśli mamy w życiu kogoś takiego, kto w każdej sytuacji nie jest nam w stanie doradzić odpowiednie rozwiązanie, czy też jakąś mądrość, czy, czy jakiś sposób na to, jak mamy przejść przez próby i doświadczenia, o czym też mówi Jakub, właśnie, że jeśli brakuje nam mądrości, to mutmy się, a Bóg da tej mądrości nam udzieli. A więc jest to bardzo ważne, gdyż to, co nas prowadzi, nie widzimy, ale słyszymy Jego głos. I to jest działanie Ducha Świętego. B prowadzi nas Pan przez Słowo Boże. Co my dzisiaj widzimy? Bardzo często widzimy takie sytuacje, które bardzo lubi diabeł. To są skrajności. Skrajności polegają na tym, że ludzie są tak duchowi, że już Biblia im nie wystarcza, oni w tej duchowości wychodzą poza Boże Słowo. Zapominając o tym, że Pismo Święte mówi: to się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej, ten nie ma Boga. I czasami ci ludzie już tak daleko poszli za Boże Słowo w tą duchowość, że już mamy do czynienia z demonami. Prawda? Czyli ze zjawiskami paranormalnymi wręcz, które są przypisywane Panu Bogu. Albo idziemy w drugą skrajność, prawda? Kiedy już boimy się tej duchowości, boimy się prowadzenia Duchem Świętym i zaczynamy polegać na własnym rozumie. I wtedy jesteśmy prawdziwie wolnymi czyli wolnymi od Ducha, tak? od duchowego prowadzenia. Zdań jesteśmy tylko nas, siebie i swój własny rozum. W związku z tym, jak powinno być? Nasza duchowość i nasze pojmowanie racjonalne powinny zawsze mieścić się w granicach Bożego Słowa. Czyli przykładowo, jeśli Pan Bóg daje nam Słowo i prowadzi nas przez Słowo, to naszym zadaniem jest, bo Pan dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, więc wszystko patrzymy, poprzez pryzmat osoby Pana Jezusa Chrystusa i wtedy to Słowo, ono jest w naszym życiu i nim kierując się możemy dopiero podążać za Panem. Słowo. Kiedy my mówimy Jezus, zawsze myśl Słowo, bo my w wierze a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeśli jest Pan Jezus obecny w naszym życiu, to jest obecne Jego Słowo. Jeśli nie ma Jego Słowa, to jesteś zdany na własne zamysły lub na pseudoduchowość o którym Pan mówi, zawsze zwodzi ich serce, nie poznali dróg moich, dlatego przysięgłem w gniewie moim, że nie wejdą do mojego odpocznienia. I to jest bardzo ważne. Jeśli chodzisz w Słowie Bożym i Pan cię prowadzi w ten sposób, masz odpocznienie, odpoczywasz Bogu. Jeszcze szczęśliwym, spełnionym, radosnym i w pokoju żyjącym chrześcijaninem. Mimo burz, które targają twoje życie. Kochani, bo znamy sytuację na łodzi, kiedy Pan Jezus był z uczniami, to nie jest ta burza, która szaleje tam na morzu. Burza to jest ta dopiero wtedy, kiedy fale zalewają Twoją duszę. To jest dopiero burza, która niestety próbuje zgasić ten Boży ogień Twojej wiary, która jest w Twoim sercu. To jest dopiero burza. Nie ta, która jest na zewnątrz, tylko ta, której, której udało się diabłu wprowadzić w Twoją duszę i zalać. Twoją duszę wątpliwościami, rozterkami, różnego rodzaju takim wycofaniem, tak? czyli upadkiem na duchu. Więc ważne, nie idziemy za obcymi, nie idziemy za nowinkami, nie idziemy za nowymi rozwiązaniami, idziemy za Panem. Jak dzisiaj to wygląda? Ja myślę, że gdyby nasi bracia, którzy byli 40 lat temu wierzyli, gdyby się dzisiaj obudzili z martwych i weszli do zborów, oni byliby przerażeni. Oni by byli autentycznie przerażeni, gdyby zobaczyli, co się dzisiaj dzieje, tak? Co się, co się zrobiło dzisiaj ze zborami, tak? Albo jest to taka duchowa całkowita stagnacja, albo jest to kabaret, show, albo tym podobne rzeczy, prawda? Tak mało ducha, tak mało słowa, tak mało prowadzenia duchowego, tak, tak mało Jezu, pana Jezusa w postaci właśnie żywego, objawionego słowa. Tak wielu złych ludzi, którzy się mienią chrześcijanami, złych w myśleniu, złych w mówieniu, złych w czynieniu. No niestety, Pismo Święte mówi, że my możemy tylko człowieka po tym poznać, co mówi i po tym, co robi, tak? No. Więc to jest pewien problem. Więc Pismo Święte mówi, że Pan Jezus ten przypowieść powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Bo to, jak musiało ich życie. Odbiec od duchowych realiów chodzenia z Bogiem, że w ogóle nie wiedzieli, o czym Ty mówisz. I muszę Wam powiedzieć, z przykrością, muszę Wam powiedzieć, że czasami jest tak, że czasami rozmawiam z jakimiś chrześcijanami, poruszamy jakieś tematy, i oni patrzą na mnie za przeproszeniem, jak baran na rzeźnika, i nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Nie mają zielonego pojęcia. Jakieś siedzę z taką osobą, rozmawiam, a ona mówi: Wiesz, jakbym pomyślała, tak jak Ty mówisz to. To ja chyba nie znam Boga. Tego chyba nigdy nie widziałam. No to jest pewien problem, prawda? Że są ludzie, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia, kiedy mówimy o życiu z Bogiem, o czym jest mowa w ogóle. Bo oni widzą tylko jakąś wiedzę, tam człowiek, który polega na rozumie, to jest wiedza. Bardzo często jest tak, że kapie tam mózgiem, ale nie ma ducha Bożego, tak? Albo po prostu mamy taką duchowość, że nie ma tam ani wiedzy. Ani Bożego Słowa. Dlaczego? Bo jest coś, czego my nie jesteśmy się w stanie uchwycić. To jest tak już duchowe, że już niepoznawalne, nierozpoznawalne. A przecież my nie możemy niczego odrywać od Bożego Słowa. Słowo Boże jest duchem i żywotem. Jeśli jest Pan Jezus, to jest Słowo Boże. Jeśli jest Słowo Boże, to jest Duch i Moc. Jeśli w tej konfiguracji rozumiemy, pojmujemy naszą relację z Bogiem, nic nam absolutnie grozić nie musi i nie może. Pan Jezus w końcu mówi o drzwiach. Niestety w tych ciemnościach tych drzwi nie było widać. Stąd Pan Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. No. Fajnie znaleźć drzwi, prawda? A potem co, jak się drzwi znajdzie, to co trzeba robić? No trzeba pukać, tak? Żeby co? Zostały otwarte. A kiedy zostały otwarte i widzimy, że mamy relację z tym, który te drzwi otworzył, to jest napisane, proście, a będzie wam dane, prawda? Więc to jest też bardzo Fajna sytuacja. I kiedy Pan Jezus przyszedł, a była wtedy połowa świąt, i to były święto świateł, to Pan Jezus jakoś prawdziwa światłość przyszła na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto w niego wierzy, prawda? I on mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I to jest właśnie ta połowa świąt, tutaj to są właśnie święto świateł, święto Hanuki. I to jest bardzo ważne dla nas. Jezus. Pan jest naszą światłością, przewodnikiem naszego życia. Więc on jest dla nas drzwiami dla owiec. To my przez niego wchodzimy i przez niego wychodzimy. On nam otwiera i on nam zamyka. I to jest ma już nie tylko o słowie, ale o okolicznościach, które temu słowu towarzyszą. Jest napisane: Ja mam klucze, tak? Jak ja zamknę, nikt nie otworzy, a jak ja otworzę, to nikt nie zamknie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my właśnie byli z Panem Jezusem. Wtedy i okoliczności, Pan Jezus Chrystus układa takie, że możemy doświadczać, że nie musimy wyważać otwartych drzwi, bo się nie da, tak? Ale z drugiej strony nie musimy zamykać czegoś, co już jest przez Pana jest otwarte. Bo bardzo często człowiek jest taki, że robi zupełnie odwrotnie, niż powinien, prawda? Więc to jest ważne. Pismo Święte mówi, że. Kiedy Pan posyła swoje sługi, to one również posiadają Boży Charakter. Boży Charakter. Oni nie krzywdą owiec. To jest pierwsza podstawowa sprawa, tak? Nie zwodzą ich, nie szukają w tym własnego interesu. I Pismo Święte mówi tak: Wszyscy, ile przede mną przyszło, to byli złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. No wiadomo, zbójcy to, aby kogoś napaść, prawda? Komuś dowalić, komuś przyłożyć. Komuś zrobić jakoś krzywdę. Dlatego Pan mówi, każdy, kto się gniewa na brata swego, jest zabójcą, prawda? Więc są tacy ludzie, którzy niczym innym nie myślą, tylko jak komuś przywalić albo zrobić mu krzywdę, tak? Ale są też tacy ludzie, którzy są złodziejami. Różne są rodzaje złodziejstwa w Zborze Pańskim, ale chodzi o to, żeby odciągnąć owce od Pana Jezusa, a przyciągnąć do siebie. To są tacy ludzie, którzy chcą owce gromadzić dla siebie czy wokół siebie, a nie wokół Pana Jezusa i do Pana Jezusa. Dlaczego? Bo mają w tym osobistą jakąś korzyść. Nie wiemy, co. Może chwałę, chwałę okradają Pana Boga, może nie wiem, jakieś inne sytuacje tutaj też są wymienione, tak? I Pan mówi wyraźnie, jeśli ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, to jest mowa teraz o zbawieniu, Pan Jezus został objawiony, bo mamy światłość. Zobaczyli, że Pan Jezus jest drzwiami do zbawienia, coś pięknego. Do tej pory szukali zbawienia. Do tej pory myśleli, że przyjdzie Zbawiciel, tak? A tu nagle jest światło Boże, jest światłość Boża przyszła. Widzą drzwi do nieba, tak? Drzwi do zbawienia. Kim, kto jest tymi drzwiami? Pan Jezus Chrystus, zwróćcie na to uwagę. I Pan mówi: Przeze mnie jak ktoś wejdzie, to będzie zbawiony. I teraz tak, ludzie często przychodzą do Boga na innych zasadach. Skąd wiem, że nie przeszedłeś przez Pana Jezusa w właściwy sposób, przez drzwi? Tylko przez okno się dostałeś. Nie ma zbawienia. Jesteś zbawiony? Jakby trwam do końca. No to wchać przez okno do końca w to i z powrotem, może wreszcie będziesz zbawiony. Ale jeśli ktoś wszedł przez drzwi, to co? No to jest zbawiony. To Pan Jezus mówi wyraźnie, tak? Następna rzecz bardzo ważna tutaj. Wejdzie i wyjdzie. A więc mamy znów wejście tutaj do Bożej trzody, bo Boża trzoda jest tylko jedna. Ile Pan Jezus kościołów zbudował? Jeden! My jesteśmy w jednym kościele. Właśnie te wszystkie podziały w chrześcijaństwie, albo mają podłoże duchowe, albo cielesne, tak jak w Koryncie, tak? Więc mamy ten problem bardzo ważny tutaj określony, bo Pan mówi, że kiedy wejdziemy, to Pan nas wyprowadza i co? Najpierw wprowadza nas do tego wspaniałej owczarni, tam na górze. Bo to jest tak, jak Pan kogoś zbawi, to on tam jest, posadzony w okręgach w Chrystusie Jezusie, czytamy w liście do Efezjan, prawda? A potem nas wyprowadza w ten, ten świat, tak? I co my na tym świecie szukamy? Znajdujemy pastwistko. Co to jest pastwisko? To jest zbór, to jest miejsce, w którym ty masz wzrastać w wierze, dostając od Pana Boga odpowiednią karmę. W tym przypadku trawa jest obrazem Bożego wzrostu, tak? Że się rozwijamy. Chwała Panu, nie ma czegoś takiego, że człowiek jest zbawiony, a Pan Bóg go gdzieś zostawia w parku na ławce. Nie, On go przyprowadza konkretnie do danego miejsca, w którym on może wzrastać. Kochani, niestety możecie posadzić do nicce najspanialsze drzewo, ale ono w końcu uschnie, tak dlaczego? Bo ono musi po pewnym czasie znaleźć miejsce dla siebie, aby mogło się rozwijać. Dlatego się przesadza w taki grunt, gdzie ono może dalej zapuszczać korzenie głębiej, i rozwijać się. Jak nie, to usnie. I to jest bardzo ważne, tak samo i Pan mówi, znajdziemy pastwisko. Czyli Pan myśli o nas czym dobrze, żeby było nam dobrze, żebyśmy mogli się rozwijać duchowo, dlatego że w innym przypadku niestety Pan Bóg nie chce dawać swoich dzieci martwej matce. Jeśli mamy zbór, który jest martwy duchowo, no to Pan Bóg nie będzie chciał dawać takich dzieci. Albo na przykład takiej rodzinie, gdzie są tacy ludzie, którzy demoralizują dzieci Boże. Źle mówią o Zboże i tak dalej, krytykują i tak dalej, zatruwają tych młodych ludzi. tak? Ledwo się nawrócił, się zatruty, tak? Jadem. No więc Pan Bóg będzie miał problem, jak dać swoje dzieci w takiej rodzinie, którym dzieci zamiast się rozwijać i, 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 i osiągać kształt Chrystusowy, to oni będą psute. Prawda? Czy ty byś dał zdemoralizowanej rodzinie swoje dziecko na wychowanie czy na przetrzymanie? No nie zrobiłbyś tego, prawda? Gdybyś musiał kogoś zostawić, to byś sobie myślał: kogo ja mógłbym tu dzieci zostawić? Tamtych nie, tamtych nie, tamci nie, bo to, tym nie ufam, tamtym nie ufam, a ci to nieodpowiedzialni, a ci są niepoważni, tak? Czy pan mógł jest inny? Nie, no pan mógł jest taki sam. Pod tym względem, że on dba o to, aby jego dzieci mogły się normalnie rozwijać, a mogą się tylko normalnie rozwijać w normalnej rodzinie, normalnej rodzinie. I dlatego też jest to problem. Muszę Wam powiedzieć, że jeden z takich problemów bardzo poważnych i często się to w zborze znajduje również taka choroba duchowa przychodzi człowiek do lekarza, psychiatry, i mówi, panie doktorze, mam wielki problem. Jaki? Panie doktorze, wszyscy są nienormalni. Ja tylko jeden jestem normalny. Prawda? I czasami są tacy ludzie w zborze. Cały zbór jest nienormalny, wszyscy są normalni, ale oni są normalni. Tak? Oni są tym właśnie uosobieniem Boga, Biblii i prawdy. Prawda? No To jest bzdura w ogóle. Czegoś takiego nie ma. To świadczy o tym, że mamy problem z duchowym zdrowiem, prawda? Dlaczego? No bo nie ma tak. Pismo Święte mówi, że w Zborze Pańskim objawia się duch Boży. To właśnie przez Zbór Pański Duch Święty decyduje o wielu sprawach. Albo o wszystkich sprawach, tak? Kiedy podejmujemy jakieś decyzje bardzo wiążące i tak dalej, to dobrze jest, jeśli, jak to mówi, napisane w Dziejach Apostolskich, i podobał się wniosek całemu zgromadzeniu. Czy ciało Chrystusowe, w nim się objawia Duch Święty i to jest bardzo ważne, że nie możemy uważać, że my jesteśmy jedynie normalni, a wszyscy są nienormalni, no. Bo to świadczy tylko o tym, że nasze duchowe zdrowie jest wystawione na bardzo wielką próbę i potrzebujemy najlepszego lekarza, jaki może być. Tu już nawet duszpasterze nie pomogą, to musi być sam Pan Jezus Chrystus, musi w takie, w takie życie zaingerować, no bo jeśli jesteś ty jedyny normalny, a wszyscy nienormalni, to znaczy, że musi Pan Bóg zaingerować twoje życie, bo inaczej żaden lekarz ci nie pomoże, tak? Więc to jest bardzo ważne. Dlatego też Pismo Święte mówi, że złodzieje przychodzą tylko po to, aby kraść, zarzynać, wytracać, a ja przedem, aby miały życie i obfitowały. I to jest celem. Jeśli patrzymy na Pana Jezusa i bierzemy z niego wzór, to to powinno być celem naszej służby. Czy zbór jest budowany? Czy zbór jest karmiony? Czy bur może wzrastać? Czy zbór może się rozwijać dzięki mojej służbie? Nie dlatego, że mówię fajne kazania. Tylko, czy, tylko to, czy słowo Boże, które ja mówię, żyje w słuchaczach, czy przemienia ich życie. Czy ci, którzy chcą naprawdę wzrastać, mają taką możliwość? I to wszystko. Cóż możemy więcej zrobić? Skoro wszystko od Pana zależy. I Pan taki był. On mówi tak. Ja jestem dobry, pasterz, pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja nie szanuję ludzi, tych, którzy mówią, że zbój jest nieważny. Bo Pan jest mój wyraźnie że jesteś tylko wtedy dobrym pasterzem, jeśli kochasz zbór Boży bardziej niż siebie i swoje sprawy. Jeśli tak jest, to chwała Panu. To znaczy, że masz właściwy charakter do pasenia zboru, czyli do prowadzenia zgromadzenia i budowania go. To jest bardzo ważne. Tak jak Pan Jezus. Czy Ty potrafisz dobro zboru przedłożyć, postawić na pierwszym miejscu ponad swoje własne dobro? Bo przecież jesteśmy ludźmi, mamy też różne oczekiwania od życia, mamy też różne pomysły na życie, prawda? A jednak okazuje się, że jeśli jesteśmy powołani, rozumiemy nasze powołanie, to temu powołaniu podporządkowujemy całe swoje życie, bo nasze całe życie jest podporządkowane pod słowo Boże, bracia i siostry. Dlatego jest napisane w 3:16 Jana: Jezus Chrystus oddał za nas życie swoje i my powinniśmy oddawać życie swoje za braci. To był już pierwszy list Jana 3,16. Tak jak Ewangelia Jana 3,16. Zwróćmy na to uwagę. No, i może ostatni już wiersz. Jeśli najemnik, który jest, nie, przy, nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, on nie patrzy na to, jaki jego wpływ jest na zgromadzenie. Czy on rozbija, czy on niszczy, czy on, czy on wkłada w to bardzo negatywne swoje emocje, które przynoszą bardzo negatywne skutki. On na to nie patrzy, bo on jest najważniejszy. On jest najważniejszy i dlatego on będzie działał w sposób negatywny, czyli niejawnie. Intrygi, obmowy, jakieś tego typu rzeczy, tak jak to robili właśnie ci pseudopasterze, którzy potem niestety doprowadzali do różnych powstań, buntów, a ludzie ginęli dlatego, że w swojej naiwności szli za tego typu buntownikami. Tak? I oni zawsze, kiedy pojawia się wilk, ratują swoje własne życie i zostawiają innych na pastwę. Losu I tak się właśnie działo. Najpierw robili bunty, a potem uciekali i zostawiali tych ludzi. A władza rzymska, no jak tam ci uciekli, to kim się zajęła? No, tym najbardziej naiwnym, którzy brali w tym udział. Zawsze się dostało, tak? I to jest ten problem. Ci ludzie robią bałagan, ale konsekwencje na nich nie spadają, tylko nas spadają na tych naiwnych, którzy dali się wciągnąć w te wszystkie in, ich po prostu intrygi. I Państwo mówi, dlatego, że są najemnikami, nie zależy im na owcach. Ja jestem dobry pasterz, Pan Jezus mówi, i znam swoje owce, i moje mnie znają, i jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Prawda? Widzimy tutaj ten wspaniały wiersz, w którym Pan Jezus mówi, że On kocha, On zna Boże owce i oczywiście kładzie za nich swoje życie. I to dla nas, bracia i siostry, jest doskonały przykład w Panu Jezusie, że powinniśmy wstępować w Jego ślady. Pan Jezus Chrystus trwa dziś ten sam na wieki. Kiedy patrzymy na Niego, Bóg się nie zmieniał nigdy, tylko objawienie się zmieniało. Ludzie coraz więcej zmieniali zdania na temat Pana Boga, bo powstawało nowe objawienie przez proroków i Pan Bóg się objawiał na różne sposoby. I to my się mamy zmieniać. Nie Pan Bóg. Nie zmieniajmy Pana Boga, bo my często chcemy Pana Boga zmienić. Czasami zbór chcemy zmienić. Nie. My musimy zmienić siebie, bo my. Żyjemy w uświęceniu i Duch Święty, przez słowo Boże, zmienia nasze życie na wzór i obraz Pana Jezusa Chrystusa. To jest mój wzór, to jest nasz wzór. Apostoł Paweł powiedział: bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A potem też mówi: i uczcie się ode mnie, tak? W innej Ewangelii mówi w z Ewangelii, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ta cichość jest bardzo potrzebna i ta pokora jest też bardzo potrzebna. tak? Jak Pan powiedział, lód nie dogasi, a czcina nadłamanej nie dołamnie, Nie dołamnie. To jest bardzo ważne. Czyli my często jak złamani, jak ta czcina nadłamani, czasami kopcący, jak ten kopciów, w którym nie ma oliwy, czyli pełni Ducha Świętego. On nie przychodzi nas deptać, niszczyć, ale przychodzi nas budować, prostować. I chwała Jemu za to, że On wie, jakim tworem jesteśmy i się o nas troszczy. Drogi przyjacielu, czy będąc grzesznikiem, warto się nad tym zastanawiać, czy swoje życie właściwy sposób ulokuje, jeśli powierzę moje życie w ręce Pana Jezusa. Ja Ci mówię, zrób to, dlatego że Pan Jezus Chrystus nigdy się nie zmienia, zawsze jest taki sam, możesz zawsze na Niego liczyć, tak? Dlatego jeśli przyjdziesz, pokutując, czy odwracając się od rzeczy tego świata, kiedy złożysz Mu swoje życie, te stare, otrzymasz nowe życie, tak? I On cię będzie przez to życie prowadził. Naprawdę. I nie warto patrzeć na przeciwności, które temu tej pielgrzymce towarzyszą, bo ten, który nam oświeca drogę, osładza życie, to jest Pan Jezus Chrystus. Bracia i siostry, ja mogę być w piekle, byle z Panem Jezusem. A w niebie nie chciałbym być, gdyby tam Pana Jezusa nie było. Dla mnie wszystkim jest Chrystus. To jest moja miłość, tak? I a wy jesteście ciałem Chrystusowym razem ze mną. My jesteśmy ciałem Chrystusowym. Więc miłując siebie wzajemnie, w ten sposób też okazujemy mi miłość Panu Jezusowi. Chwała mu za to i uwielbienie. Amen.